W Kietrzu tak się składa, że goszczę nie po raz pierwszy i z pewnością nie po raz ostatni. Jeżeli gdzieś tam Państwo śledziliście moje poczynania muzyczne, być może nie od 23 lat, ale znacznie krócej, to z pewnością dostrzegliście, że tam, gdzie coś się dzieje, tam, gdzie jest potrzebne wsparcie drugiej osoby, nie stronię od tego, aby mnie tam nie było. To był 8 listopada, drodzy Państwo. Tą datę na pewno zapamiętam. Z rokiem może trochę gorzej. Wiem, że to był rok 2013. Na świat przychodzi maleństwo, któremu rodzice nadają imię Magdalena. Doskonale pamiętam tą datę, bo 8 listopada na świat przyszedł nasz młodszy syn, któremu daliśmy na imię Szymon. Ale to było w roku 2011. Mógłbym Państwu wiele opowiadać, ale po co? Przecież Państwo znacie tą historię. Wasza obecność dzisiaj w tej świątyni też nie jest przypadkowa, bo to Wy otworzyliście swoje serca na potrzeby tych, którzy tego Waszego wsparcia oczekują. Nie mogło również zabraknąć dzisiaj razem z nami księdza Krzysztofa. Zatem, księże Krzysztofie, myślę, że wręcz wskazane, aby właśnie teraz pomodlić się w intencji tej małej, która oczekuje od nas tego wielkiego wsparcia. Kochani, najważniejszą oczywiście osobą jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i od Niego wszystko zależy, nasze życie, nasze zdrowie. Dlatego w tym duchu takim religijnym przez modlitwę możemy docierać do serca Bożego. To jest nasza możliwość. Błogosławiony Karol de Foucault powiedział, że modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. Oczywiście te inne rzeczy również jak najbardziej mogą i są wskazane wręcz, żeby dla choćby wsparcia, poratowania Madzi, czy to będzie koncert, czy to będzie nasza obecność, czy jakiekolwiek inne akcje, które na chwałę Bożą lub pożytek bliźnich są przeprowadzane. Ale żeby odwołać się do Pana Boga, to proponuję teraz te proste takie modlitwy, które wszyscy chyba znamy. Ojcze nasz, zdrowaś Mario i Aniele Boże, może jeszcze stróż mój, pomylibyśmy się za Madzię, także za jej rodziców, za wszystkich bliskich. Niech dobry Bóg otacza to dziecko swoją łaską i za przyczyną Marii uzdrowienia chorych niech doprowadzi do szczęśliwego końca. Zalanie ciepłe to kołysanki dla Jezusa. Słychać dźwięczny Marii głos. Śpi malutki całą się. Śpiewaj nam, Jezu, Mamo. Niechaj dobrze Ci się śpi, zanim zasnąć gorzkich dni. I ja kołysankę mam. Teraz Ci ją gram. Chcę, o Jezu, byś teraz spał, a kiedy chleba swego nam. Całą siłą moc.
Państwem. Cieszymy się, że jesteście. Niezmiernie cieszę się, że jest razem z nami Inspira Lafer, której nie mogło zabraknąć w tym wspaniałym składzie. Zatem, drodzy Państwo, już teraz zamieniamy się cali w słuch.
Inspira na ferie, pierwsze odważne brawa dzisiejszego popołudnia, skierowane właśnie w ich stronę.
drodzy Państwo, nie mogło ich zabraknąć podczas dzisiejszego koncertu. Stowarzyszenie Jesteśmy Wyjątkowi. To wyjątkowe stowarzyszenie, które jest inspiracją tego dzisiejszego koncertu, bo ta inicjatywa zorganizowania tego spotkania razem z Państwem wyszła właśnie z ich strony. Zaśpiewajmy kolędę. Dziś w tajemce mały Jezus się urodzi i pobożnie swoje małe rączki złoży. Chociaż jest maleńki, błogosławi już wszystkim, którzy zaśpiewali mu. W takt kolędy wieją wiatry, szumią drzewa. Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa. Niech kolędy nuta mocno w świecie brzmi maleńkiemu Jezusowi dziś. To co, pomożecie? Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś. Niech kolęduje z nami cała ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś. Niech kolęduje z nami cały świat. Zdało śpiewajmy do Pana, a śpiewając gloria zegnijmy kolana. Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas, zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz. To teraz już rączki też. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cała ziemia. Super! Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech kolęduje z nami cały świat. Co dla Państwa zaśpiewałem, to udało mi się wywołać ten aplauz z Waszej strony, z czego niezmiernie się cieszę. Drodzy Państwo, przepiękna choinka w Waszym kościele, nie jedna, a więcej. Z pewnością w każdym domu tych choinek również nie brakuje. To jeden z wielu symboli Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy ten choinek blask rozświetla nasze domy, nasze mieszkania, wtedy sami Państwo doskonale wiecie, że jest znacznie cieplej. Panuje taka gorąca atmosfera, której dzisiaj również nie może zabraknąć. Choinek, blask. Choinek, blask rozświetla noc. Na niebie piękne gwiazd minione. Właśnie w taką noc ktoś otworzył drzwi, ktoś na kogo wciąż czekała. To właśnie w taką noc ktoś otworzył drzwi, ktoś na kogo.
Boga wciąż czekam. Się i radość wielką plus. Sam Jezus przyszedł do mnie dziś. Chociaż jest małą się i radość wielką plus. Sam Jezus przyszedł do mnie dziś. Staram się opowiadać historię, która przytrafiła się 11 lat temu, policzyłem to skrupulatnie jeszcze niedawno. Już któryś raz rok z kolei mieliśmy okazję gościć wtedy z zespołem w jednym, drugim czy też kolejnym kościele, starając się zebrać fundusze na rehabilitację małej dziewczynki. Wypuszczając przysłowiowy koszyczek wśród wiernych w kościele, różne datki znalazły się wewnątrz tego koszyczka i kiedy liczyliśmy to na probostwie, dotarliśmy do małego, czterodziurkowego guzika, który nie wiadomo dlaczego znalazł się wewnątrz. I tak sobie pomyślałem, może to złośliwość kogoś z osób siedzących, ale nie za bardzo chciałem w to wierzyć. Ten guzik trafił gdzieś tam do naszych zasobów. Wyciągnęliśmy go po 4 latach, bo przypomniało nam się podczas jednego z koncertów charytatywnych, że jest taki guzik. Opowiadając tą historię, poddaliśmy ten guzik licytacji. Drodzy Państwo, to co się stało, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Tym guzikiem byliśmy w stanie zapłacić jeden turnus rehabilitacyjny małej Ani w takim ośrodku specjalnym Zabajka. Stąd też nie wiem, czy patrzeć w górę, czy ten guzik był takim szczególnym znakiem, ale spoglądając na tekst kolejnego utworu Smutna kolęda, będzie smutno. Bo tak w naszym życiu czasami jest, że kiedy stykamy się z jakimś niepowodzeniem, to mamy pretensje, nie wiem dlaczego, nie do siebie, ale spoglądamy w górę, i tam właśnie tymi pretensjami jesteśmy w stanie zbombardować. A tak szczerze, to warto po prostu spojrzeć na swoje podwórko. Smutna kolęda. Jezusie, dziś narodzony, smutna jest moja kolęda, bo domu własnego nie ma. Wieczne ze mnie przygłębia. A tak jak ty nie umiem w szopie ubogie przy drodze narodzić się na nowo, rozpocząć życie nowe. Więc choć mi w oczy wieje wiatr i choć mi drogę była zasnuwa, chciałbym przy żółwku twoim stać, chciałbym się tobie na coś przydać. Więc choć mi w oczy wieje wiatr i choć mi drogę mgła zasnuwa,
chciałbym przy żółtku twoim stać. Chciałbym się tobie na coś przydać. Jezusie, dziś narodzony, wiele już lat przeminęło od twego pierwszego przyjścia. Rozpoczynasz swe dzieło. Budzisz mnie w nocy zziębnięty, wieczorem stajesz za promiem. Opieki chcesz, a mógłbyś dać, boś jest Bogiem. Powiedz, dlaczego taki mały i czemu leżysz tak ubogo? Myślisz, że sensu więcej znajdę, jeśli za tobą pójdę drogą. Powiedz, dlaczego taki mały i czemu leżysz tak ubogo? Myślisz, że sensu więcej znajdę, jeśli za tobą pójdę drogą. Jezusie, dziś narodzony, smutne jest moje śpiewanie. Tyle już wziąłem od ciebie, a wciąż brak mi, Panie. Rzucić za siebie nie umiem, w bagażu zbędnych zachciałem. Z tych moich układam życie niczym kolorowy składając. Więc choć mi w oczy wieje wiatr i choć mi drogę mgła zasnuła, chciałbym przy żółtku twoim stać. Chciałbym się tobie na coś przydać. Więc choć mi w oczy wieje wiatr i choć mi drogę mgła zasnuła, chciałbym przy żółtku twoim stać. Chciałbym się tobie na coś przydać. Potrzebni tym, którzy tego naszego wsparcia oczekują. Być może też tak jak i ja, sięgając pamięcią do lat dzieciństwa, czy będąc już, Państwo też to widzicie, dojrzałym facetem, macie taką wizję, że ten grudzień jest takim wyjątkowym miesiącem, kiedy nieco inaczej spoglądamy na naszych najbliższych, znajomych, przyjaciół. Stajemy się nieco bardziej życzliwi, aniżeli w przeciągu całego roku. Na tym być może polega, bardzo nie lubię w Kościele używać tego słowa, ale chyba najbardziej pasujące słowo do tego określenia. Wtedy tak bardzo magicznie staje się w naszym wnętrzu i jesteśmy w stanie odnaleźć cząstkę siebie również w drugim człowieku. Wtedy ta nadzieja budzi się w nas wyjątkowo. Dziś nadzieja rodzi się. Jaki smak ma teraz śnieg? Smak opłatka czy smak łez? Tyle żaru w dłonie bie. Tyle życzeń przy niebie.
wraca ludziom ludzki głos. Kiedy gwiazdka niebo tnie, w sercach już truchleje moc. Dziś nadzieja rodzi się. Ci, co mają zimny wzrok, nienawidzą się dziś mnie. Ci, co miłość niosą do, po raz pierwszy widzą cel. A zwyczajnie tak jak my, co w szarościach topią cię. Myślą jednak, warto żyć. Dziś nadzieja rodzi się. A zwyczajni, tak jak my, co w szarościach topią cię. Myślą jednak, warto żyć. Dziś nadzieja rodzi się. W każdym domu dziś Betlejem pierwsza gwiazdka w oczach lśni. Darą tyle jak Betrzej.
Dziś nadzieję narodzi się. Usłyszałem, że będzie dzisiaj razem ze mną, to się ucieszyłem. Państwa z pewnością też. Edyta, zapraszam bardzo serdecznie. Składamy sobie nawzajem świąteczne życzenia i jesteśmy dla siebie bardzo uprzejmi i mili. Na siatku w małej żonie.
Przy jednym stole zasiadamy,
spędzamy je z rodziną wraz.